Siemano mordeczki, witam Was na garażu. Jak dobrze wiecie, zima już za pasem, co oznacza jedno, sezon driftowy już za nami, czyli Subaru BRZ, a.k.a. Kocur, zapadł w sen zimowy. Dzięki temu jest trochę więcej czasu, przestrzeni na wrócenie do luźnego upalania, do gruzingu. I tutaj właśnie chciałem nawiązać do Waszych częstych komentarzy na Facebooku, Instagramie Drift Patriot. Często pytacie, ile to kosztuje? I tutaj tak naprawdę nie ma jednej konkretnej odpowiedzi, ile to kosztuje taki początek z driftem. Dlatego stwierdziłem, że fajnie było wspólnie przejść całą drogę. Od początku, od zakupu auta, poprzez modyfikacje, dzięki czemu będziecie wiedzieli, na co się przygotować, jakich błędów nie popełniać, które sam niejednokrotnie popełniałem. Dowiecie się, ile to kosztuje. A ja też wrócę w końcu do gruzowania, ponieważ aktualnie nie mam fury, która by się do tego nadawała. Tak więc Formuła Gruz nadciąga. Wiem, że wiele osób na to czeka na tym kanale. Tak więc bądźcie cierpliwi, będzie się teraz działo. I co ważne, cała akcja jest możliwa dzięki współpracy z firmą Owoko. I tu warto zapamiętać tą nazwę, ponieważ jak chcecie zacząć przygodę z liftem, może Wam się przydać. Ale również też dlatego, ponieważ dzięki takim współpracom po prostu możemy robić dla Was więcej. Ale wracając jeszcze do początku driftu. Niektóre osoby wchodząc w drift mają jakieś swoje przeświadczenie i nie do końca wiedzą, z czym to się wiąże. I ja Wam powiem, że drift i awarie jakby są nierozłączne ze sobą i trzeba mieć gdzieś tego świadomość. Nie ma co się zrażać, bo uwierzcie mi, że na pewno warto. Tylko trzeba czasami po prostu zacisnąć zęby. I tutaj mam dla Was tipa, jak zaoszczędzić czas i pieniądze. I właśnie w taki sposób przechodzimy do firmy Owoko, która Wam to umożliwi. Owoko to właściciel strony, która zrzesza ponad 1000 stacji demontażu pojazdów oraz firmy sprzedające używane części samochodowe. Jeżeli chcesz zacząć przygodę z driftem, a nie masz nieograniczonego budżetu, to jest strona dla Ciebie. Zamiast bawić się w wyszukiwanie ogłoszeń, dogadywanie się na portalach społecznościowych, które i tak czasami może skończyć się tym, że nie dostaniesz to, co byś chciał, lepiej wejść na stronę Owoko, gdzie masz praktycznie wszystko, czego potrzebujesz. Dodatkowo otrzymasz 14-dniową gwarancję zwrotu, zamówione części trafiają do Ciebie w max 3 dni robocze, a samo wyszukiwanie części też jest o wiele łatwiejsze i szybsze niż jakbyś miał to robić na własną rękę. Jak dobrze wiecie, w drifcie eksploatujemy samochód maksymalnie i na porządku dziennym są też różne uszkodzenia czy przetarcia, więc posiadanie takiego miejsca, gdzie szybko, bezpiecznie, a przede wszystkim taniej będziecie mogli kupować to, co jest Wam potrzebne, to naprawdę wielki skrót. Link do strony macie w opisie, a my lecimy po gruza. Siemanko, siemanko. Słuchajcie, jesteśmy we Wrocławiu. Ruszyliśmy na tripa po gruza i niestety nam się temat wysypał. A tu mamy autolawetę, jest pusta. I generalnie wczoraj wieczorem nam się temat wysypał, ponieważ auto, które mieliśmy kupić, no gość miał jakiś tam wypadek, nic generalnie szczególnie fajnego. No ale generalnie musieliśmy znaleźć coś innego, dałem info na Instagramie i jest taka sytuacja, że mamy furę do obejrzenia, ale w Szczecinku, więc generalnie totalnie nie po drodze, ale temat jest w miarę ciekawy. BMW E46, silnik 3.0, przygotowane przez osobę, z którą kiedyś upalałem w ogóle, więc można powiedzieć, że jakieś zalążki znajomości są, więc jedziemy to sprawdzić. To jakaś fura policyjna, tutaj gruby tuning przy naszym hotelu. Tasie mówi, że się zajarał, więc chcę pokazać. Kurde, ale czarne lampy w tył. No. Tak więc zaczynamy tripa z moimi przygodami. Nie tak miało być. Ale z racji, że jest niedziela i mamy wolny dzień i musimy kupić gruza, znaczy musimy, bardzo chcemy, no to jedziemy do Szczecinka obczaić. Jest 11, miejmy nadzieję, że zdążymy przed zmrokiem obejrzeć furę jeszcze. Tak więc dzida, lecimy. Właśnie jesteśmy po telefonie z dotychczasowym właścicielem jeszcze samochodu. Udało się wynegocjować, że spotkamy się na lotnisku w Wilczych Laskach. Chłop jest generalnie poskładany, ma chory kręgosłup, czeka na operację, ale powiedział, że się poświęci i pojedzie, także będziemy mieli fajne warunki do przetestowania samochodu. Słuchajcie, mamy ze sobą drona, moja nowa zabawka, także będziecie widzieli nowe ujęcia. Jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Tu siedzi driver.
który będzie się rozpędzał do prędkości światła nowym gruzem. Nie no, mega spoko opcja, bo będziemy mogli przetestować gruza w mega kozackich warunkach. No lotnisko, więc wejście 300 w zakręt będzie. Idealne warunki, także mega się jaramy. Po burzy przychodzi słońce. Chociaż tak. Nie no, generalnie 2,5 godziny trasy przed nami. Robimy duże kółko po Polsce, nieplanowane. O, jakaś ema! Ale poszło, nie? No, tak więc klasyczny drift drive. Lecimy z tematem. Yeah! Słuchajcie, zbiliśmy szybko, na jednej nodze dosłownie i lecimy dalej. Oczywiście mała zmiana planów. Co tam się wydarzyło, Tasiem? A, nasza osoba, która sprzedaje furę, jest połamana i nie dojedzie na lotnisko. Nie, żaden jego ziom jednak nie ogarnie, bo mówi, że albo wszyscy są pijani, albo nie odbierają, także nie są w stanie go zanieść na lotnisko, ale obok jest jakaś miejscowa, mówił, że na koło jego miejscowości. Przepalimy. Przepalimy, zobaczymy jak to będzie. Jak wyciśniemy, bo generalnie jest mało czasu, bo zaraz będzie ciemno, a jak chcemy coś pojeździć jeszcze o świtu i nagrać, to łogin na tłoki. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do Szczecinka, wbijamy na ulicę Toruńską. I zaraz będzie pierwsze spotkanie. Zobaczymy, jak furka się prezentuje na żywo. Czarnula z czarnymi skórami generalnie. Dawaj na ring. Na czarnych felach, więc będzie czarno. Stoi! Jest, już widzę, się grzeje. Wyjeżdża. A, ale jest czarnula faktycznie. Dobra. Siedzi z tyłu, co? Zobacz. A jest glebunia. No. I są kierunki stare nawet. Spasik na tym. Wygląda jak moja przyszła fura, stary. Nie, całkiem przyjemnie. Z daleka na stricik jak znalazł. Daj mu. O matko z córką wpadł poślizg, wyszedł z tego. Całe szczęście. Dałeś radę też? Nie bałeś się? Siemano! Powiem ci, że się bardzo fajnie prezentuje. Siema, szybkie tankowanko i tam podskoczymy zaraz, dobra? No pewnie. Kurde, kierownik nawet za 5 dych zalał. Dobra sprzedaż będzie. Bogato. No bogato. Dobrze to wygląda. Dobra, słuchajcie, leci obczaja. To zaczniemy może od mapy, co? Otwierasz. Nowa linka. Nowa linka jest? No. Dawaj, pociągnij do góry. Czekaj, idealnie w błocie będzie oglądane. No i pięknie. Sprawdzałeś, czy 3-0? Na pewno? Dobra, na pewno 3-0. Generalnie to jest coś za stary, czy ten. Właśnie o tym mówię, bo ja to czyściłem teraz częściowo. No. Ale to jest olej, czy to jest... No dobra. A co rzęzi? Wiesz, to na pewno jest chyba luźny cybat na wydatku. Dobra, się wybrałeś jeszcze raz. Jak? Kurde, listwa M-ka nawet. Ajajaj. Skóry. Jest kiera multifunkcyjna. Dobra, stróweczka. A i hydro nawet masz. A, bo mówiłeś, że masz przygotowane. Masz te wszystkie rzeczy tutaj stąd? Tak, wszystko leży tu na fotelu, bo ja to wczoraj rozebrałem, że myślałem, że dzisiaj rozmontuję, nie? No. Może dzisiaj rano już trochę... Bo generalnie nie planowałeś sprzedawać. Tak wiesz, może nie wiesz, dzisiaj. Nie dzisiaj. I się nadarzyła okazja. Żeby pojeździć, bo chociaż z miesiąca, że no. Się spotkanie stałem, to już nawet ze sobą. Kumam. Ojej. Czemu on jest taki zamulony? Zamulony? No f***. Stary, ta reakcja na gaz to jest... pogrom. Nie, no ja się przejechałem po... On powinien się wkręcać tak jak zły. Proszę? Jeszcze wiesz co? Takich rzeczy? Ja świecę nie powiedziałem jeszcze, nie? No. Jeszcze nie zdarzyłem. Co z tyłu? Nie, no wizualnie spoko, kurwa.
A tylko stary, no to ta reakcja na gaz to jest sprawdzająca, bym powiedział. No czekać na pewno przyjadę z chęcią. Dobra, jadę zrobić próbny przejazd i zobaczymy co będzie, ale jak na razie tak kurde coś słabo się wkręca fura, ale może im się wydaje. Zobaczymy. Jak to działa? Zwykle no, oczywiście. Na razie tak przed na wprost. Szoruje? No. Trzeba by je tam motkiem jeszcze trochę potraktować. A sprzęgło jak? Nie ślizga się. Znaczy no nie wiem, no... Na pewno. Bo się nikt miałeś pojęty czy nie? Nie. A, robisz już to na aucie? Tak. Nie są, bo ja tylko opony założyłem, tylko zobaczyć, że one w błotniki wejdą. Tak śpię. Opona. O, szyba, chcesz szybko. Windows się aktualizuje. Co? Windows się aktualizuje. Co? Z tą szybą. Ty wiesz, gdzie jest deser? No, oryginalny z 318, ale dokładnie jakie ma przełożenie, to ci nie powiem. Tam 3 coś, 3-4, 3-3-3. Może wtedy chciałem taką blendę nakleić po prostu i tyle. Stasiem siada, żeby swoje odczucia zobaczył. A weź go na dwój i przetrzymaj trochę dłużej, tak do odcinę. Nagle odcięło, nie? Nie. Nie bierzemy tej fury. No... Nie bierzemy tej fury, ponieważ coś już wspomniał pan właściciel, że coś jest, nie wiem jaki tu jest sterownik, a to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o elektronikę tego motoru, ponieważ później mogą wywalać sondy, mogą jakieś czujniki wywalać, zresztą tutaj nagle odcina, nie ma mocy, no, także... Tak, generalnie masz podobne uczucie jak ja, jakby to mi tak, upewniasz tak, mnie w tym. To jest niestety kot w worku, tak naprawdę może się okazać pierdoła, może się okazać to, że spędzisz przy tym samochodzie pół roku. No, a generalnie ja potrzebuję auto, które będzie sprawne. Tak więc no, sprawdzimy jeszcze na pierwszym biegu dla upewnienia. Bo wiesz, jedynka idzie, ale dwója to już miała tak ciężko, stary. No. To nie katujmy fury. Un, widziałeś? On odbija. O, tak więc wolimy odpuścić temat, niż wziąć tą furę. Dokładnie. Trip. Chyba się nie uda. Niestety. Jednak, niestety. Ajajaj. Jednak wygląd to nie wszystko. Tak. Ważne jest co w środku. Ważne to jest w środku. To jest w sercu.
Dobra, słuchajcie, jak widzieliście, no niestety ten trip był mocnym niewypałem, ponieważ nie kupiliśmy auta. Największą przyczyną dla mnie było na samym początku, jakby już zauważyłem, że reakcja na gaz, jakby po prostu ten silnik się nie wkręcał. Więc już od początku czułem, że coś było nie tak. Później wsiadł Tasiem, zobaczył swoje spostrzeżenia. Mieliśmy takie same. Takie same. Ale co zauważyłeś? Zauważyłem, w sumie ty zauważyłeś i mi pokazałeś ten budyń wylewający się spod pokrywy zaworów. Taki piękna maś. I przede wszystkim tak jak ten silnik się wkręcał na obroty, czyli jak naciskamy gaz, patrzymy jak on szybko się wkręca, ten samochód, ten motor był mega zamulony. I przede wszystkim odcina, zaczęło go szybko odcinać. Na drugim biegu, po prostu nie szedł do końca, tylko przy 5-6 tysiącach już go krztusiło. Zachowywał się tak jakby, wiesz, był jakiś tryb awaryjny, także no coś tam było mocno nie tak. Dokładnie, no silnik był generalnie po słapie i ten słap nie był możliwie najlepiej zrobiony, więc po prostu chcąc zaoszczędzić sobie kolejnych przygód w przyszłości z tym samochodem, stwierdziliśmy, że lepiej go nie kupować, ale finalnie straciliśmy, można powiedzieć, cały weekend, dużo czasu, dużo pieniędzy, żeby się to wydarzyło. I wychodzimy do was z taką opcją, że chcemy wam zaoszczędzić właśnie takich przygód, jak my mieliśmy chociażby w ten weekend, czyli zaoszczędzić wam czasu, zaoszczędzić wam pieniędzy i przygotowaliśmy dla was parę tipów, jak nie kupić gruza i co najlepiej dowiedzieć się od sprzedającego przed wyjazdem, żeby nie wkopać się w taką akcję jak my. Także słuchajcie, przygotowaliśmy się wzorowo, mamy na telefonach właśnie całą listę rzeczy, którą chcemy wam przekazać i zaczniemy od podstawy, czyli zanim wybierzemy się w trasę, poprośmy u właściciela o foty. Foty silnika, wnętrza, progów i mocowania wózka z tyłu, ponieważ jak sami wiemy, bolączką W36 i W46 jest mocowanie tylnego wózka, ponieważ lubi się ono odrywać od punktów mocowań. Dlatego też mamy m.in. na rynku dostępne wzmocnienia do spawania. Także to jest taka podstawa i must have, zanim w ogóle zaczniemy dalszą etap rozmowy z właścicielem samochodu. Dokładnie, nieraz, generalnie z Tasiem dużo razy jeździliśmy po gruza, nie wszystko nagrywaliśmy, ale tu możecie zobaczyć przebitkę jednego E46, jak wyglądało właśnie pohaftane mocowanie wózka, więc już tam to auto też odpuściliśmy na samym początku. Dokładnie. O właśnie, Paweł, to będzie trzeba zrobić. No podłogę całą, od razu trzeba, oj. O jest, tu nie ma, podwózek. To akurat to nie wygląda za ciekawy stary. No. A to już było robione. To właśnie oni, ten jest, co mówię, mówili, że kolafie, tam jakie 5 lat są. Temu, że to spawali, nie? To już jest robione. Tylko robione po chałupniczemu bez, wiesz, dodanych elementów do spawania. I widać, że to było wyrwane już, bo to jest po naprawie. O, i tutaj ta guma wleciała od progu też. No. Nie wiesz, spukałem go z tej gliny, to może być zmyjni, nie? Ale nie, próg nie istnieje, zobacz stary, jakie dziury. Tu jeszcze mocowanko na pasek rozrządu, ciekawe. A kolejny temat, który właśnie też jak gada się ze sprzedawcą, poproście o filmik. I to jest to, co mogłem zrobić, żeby właśnie uchronić się w tym falernym wyjeździe. Poproście o filmik, jak po prostu auto wchodzi na obroty i nagrać filmik też, żeby sprzedawca nagrał, jak pracuje silnik. I jak macie takie dwa filmy, to sami możecie chociażby przykładowo na YouTubie sobie porównać je z innymi filmami i mieć już jakiś punkt odniesienia, czy ta wskazówka dobrze wchodzi, czy nie. A najlepiej było to skonsultować z jakimś mechanikiem, zanim właśnie wsiądziecie w auto i spędzicie weekend na falerny taki wyjazd, nie? Dokładnie. I z doświadczenia też jest bardzo ważne, żeby starać się dzielić na pół to, co mówi sprzedawca, ponieważ za każdym razem słyszeliśmy i przed naszym każdym wyjazdem, oprócz tego, który, tak jak Paweł wspomniał, tego, którego tu pokazujemy, było ich o wiele więcej, żeby dzielić to na pół, bo każdy mówi, bo tak jest, bo nie każdy sobie też zdaje sprawę, bo nie jest, można powiedzieć, specjalistą mechanikiem, że wydał kupę siana, że są zamontowane super części, że jest wszystko wyremontowane, polakierowane, wszystko jest petarda, żeby to dzielić na pół. Trzyma moc, panie. Nie starać się słuchać to, co mówi sprzedawca, tylko starać się patrzeć na fakty, na zdjęcia, na filmy, na to, co sami możemy zaobserwować. Więc to jest takie, można powiedzieć, bardzo ważne, ponieważ często jest tak, że auto też wygląda fajnie z zewnątrz, podjaramy się, ale on fajnie wygląda i nagle zdrowy rozsądek zaczyna uciekać od nas. Jeszcze jeden punkt powiem, czyli bardzo jest ważne to, czy to jest silnik jest po winie, czy jest zrobiony z FAP,
czy to jest oryginalny motor, a jeżeli już jest zrobiony swap, no to pytanie, kto to robił, czy to ty robiłeś, czy to mechanik robił, czy masz jakieś zdjęcia z postępu prac i jak wygląda pod komorą, w komorze silnika to, czy jak są ułożone przewody elektryczne, przewody chłodnicze, czy to ma, po prostu ma ręce i nogi, bo jeżeli jest wszystko tak, o tak rzucone, no to wiadomo, że szału nie ma. Szału raczej nie ma. No, jak to właśnie też bywa przy swapach, jak i przy normalnych autach z winu. Zwróćcie uwagę, szczególnie kupując BMW, no bo generalnie gruzy w Polsce to są BMW-ki. Silniki sześciocylindrowe, one wyglądają z zewnątrz bardzo podobnie. M50, M52, M54, a mają różne oznaczenia, różne pojemności. I wizualnie na pierwszy rzut oka ciężko jest się poznać, po prostu, czy to jest konkretnie ten model. I nieraz ktoś myślał, że ma 2,5, a finalnie w środku było 2,0, co ma duży po prostu wpływ na moc silnika. Tak więc też zawsze dopytujcie, czy jest pewność, czy klient na pewno sprzedaje taki motor, jaki ma w środku. To jest tak. bardzo istotne. Tak, bo nawet jak jechaliśmy do Żukowa, to w ogłoszeniu było 190 koni, no. 2,5, przyjeżdżamy na miejsce i mówię, się pytam chłopa, czy to jest na pewno 190 koni? W sumie to nie wiem, czy nie 170. Dobrze zakonserwowany, dużo oleju. A co ty wyście zrobili z tym wydechem tutaj? Chyba katy wycięliście tak chamsko, co? Co katy? No katalizatory, co? Katy w ogóle są koło tego, koło silnika, nie? Ale katów nie ma już. Nie. No bo tu są wsadzone jakieś rury dziwne. No bo tam był środkowy wydech, nie? Ej, to jest zwykły. To 3-2-3. Dobra, to wiedzcie teraz 3, tyłem. 170 koni. No. Nie, 190 mówiłeś. I w ogłoszeniu było 190. Jak od dołu, pierwsze wrażenie? Średnio. Średnio? Ale serio? Co jest? Znaczy się no tam zażygany, wiadomo, i ten mnie martwi to, jak jest wycięty katalizator, jak to jest spowana rura generalnie. A co, że wydech będzie nieszczelny? No, że no, tak to wygląda bardzo nieładnie. Bo stary, jeżeli to jest 170 koni, to też trzeba to przemyśleć. Oczywiście, nie? Że tak. Bo tak, no, bo właśnie wyszło tak, że możliwe, że to jest 170 koni motor, a nie 200, nie 190. Bo na ogłoszeniu było 190, dlatego taki fuck up. Patrz, modli się, żeby się sprzedało. Nie. Oby się sprzedało. Nie, wam pokażę, że kurwa ty nie zajarany jak ten gość. Nie, no spoko, my wepchnęcimy. Matka Polka drifterska. Módl się za nami. Tutaj jest. Się wczoraj na dyfuzorek. Homemade. O panie. O panie. Co? No że walnięte wszystko na czarno. No wszystko stary. Nawet bug. To nie jest bug. A bug tam jest, bug. No dobra, ale widać coś tego mocowania? No, mocowania są spoko, no. Tak? Tak. Okay. A to jest chyba mała głowa, nie? Tak, to jest mała głowa. Czyli to jest napęd? To jest seryjny silnik? To z serii? On tu siedział? Te 2,5? Oryginalnie była 2-litrówka. Ten koleś wsadził, którego braliśmy i on ma w dowodzie dwa miejsca w ogóle, nie? I w karcie pojazdu. Kolejną ważną sprawą jest to, żeby pytać się o opinię jakiegoś zioma, czy tak samo jak jedziesz z kimś oglądać samochód, weź osobę, która nie jest tak samo najarana jak ty, bo jeszcze bardziej ci może wepchnąć w jaskinię zła, tylko osobę, która zna się na rzecz, najlepiej jakiegoś mechaniora, jakiegoś specjalistę w danej marce, który po prostu zdrowym rozsądkiem ci powie, słuchaj stary, wiem, że to jest fajny samochód, kurczę, już długo szukasz auta, ale jeszcze się wstrzymaj na chwilę, bo zaoszczędzisz sobie dużo czasu i nerwów. Dokładnie. To, że auto ładnie wygląda, to nie jest wszystko, bo uwierzcie, później w garażu będziecie sami na siebie kląć, że jednak to nie był dobry pomysł. Tak, i że zima się zaczęła, już chcesz zacząć upać, bo już jest wilgotno, fajnie na dworzu. Poczekaj, miesiąc sobie jeszcze odpuść, a kup raz, a porządnie. Dokładnie. I też właśnie, co można, jak można fajnie wyczuć sprzedawcę, spytajcie po prostu sprzedawcę, czy nie ma problemu z tym, żeby wziąć auto na podnośnik, żeby sprawdzić kompresję. Jego reakcja na takie pytania, uwierzcie, że dużo wam odpowie. Jak klient zacznie po prostu tam zmieniać temat albo mówić, że nie ma czasu, coś tam, no to już możecie sobie, można powiedzieć, dać spokój, bo tu coś jest na rzeczy. Więc jak macie takie sygnały, czerwone lampki, to zwracajcie na nie uwagę, bo no to finalnie może mieć duży wpływ na zakup. Dlatego alternatywą jest kupienie seryjnego samochodu i zamontowania w nim pakietu młodego driftera. Tak, i właśnie tą myślą stwierdziliśmy, że zamiast jechać po gotową furę jeszcze raz i po prostu tak się bawić, weźmiemy, odkopiemy BMW 36 1.8 ISA kompota, którego widzieliście wcześniej na kanale i zrobimy szereg modyfikacji krok po kroku, gdzie sami będziecie mogli zobaczyć, co warto zrobić, na co zwrócić uwagę, jak to zainstalować.
I wtedy finalnie tą furę weźmiemy, przepalimy. I zaczniemy je w końcu jeździć. Dokładnie, i w końcu będzie można poupalać, tak więc Formuła Grus nadchodzi. I jeszcze dwa małe ogłoszenia ode mnie. Zaczęliśmy z Tasiemem streamować, tak więc możecie wpaść na Twitcha mojego i Tasiema. Na dole macie linki. Tam się wieczorami widzimy, można się fajnie pobawić i popytać tak naprawdę, można pogadać. Oraz pojeździć, ponieważ oferujemy, tak. mamy serwery dla widzów i możemy wspólnie z fajnie spędzić czas, łupiąc razem w zimowe wieczory. A kolejny temat, jak dobrze wiecie, nadchodzą święta i z tej okazji na sklep Drift Patriot wleciały fajne promki. Tak więc wbijajcie tam, można znaleźć ciepłą odzież, różne fajne graty, które myślę, że część z Was z chęcią by znalazła pod choinką. I co? Tak naprawdę widzimy się w kolejnym materiale, gdzie odpalimy kompota. Wum, wum, wum. Wrum, wrum, wrum. Elo. I będziecie mogli to zobaczyć na kanapie. Dokładnie. Jaki i... kanapie? Zacząłeś trzeszczeć. Kanapie. Na kanapie, normalnie. Co ja... kanale. Co ja powiedziałem, tak. Ludzie będą na kanapie oglądać.